Hej! Dzisiaj zrobimy kielich, który idealnie sprawdzi się na zbliżający okres komunijny. Na początku używamy żelazka, żeby rozgrzać piankę. Naciągamy piankę na połówkę styropianowej kuli. Powtarzamy to jeszcze raz. My użyliśmy dwóch różnych wielkości styropianowych kul. Teraz przyda nam się cienka, biała pianka oraz plastikowa szpula. Przyklejamy szpulę, a następnie odcinamy nadmiar pianki. Teraz przyklejamy przygotowane wcześniej połówki do cienkiej pianki. Sklejamy wszystkie elementy razem klejem na gorąco. Oklejamy szpulę ozdobną tasiemką. Pora na wykorzystanie żółtej pianki. Odcinamy pasek o szerokości około 5 cm. Zaginamy na pół i nacinamy po całej długości. Sklejamy zaginając do środka. A teraz przyklejamy tak przygotowaną ozdobę wokół podstawy naszego kielicha. Doklejamy jeszcze perełki na podstawie. Wycinamy paski z żółtej pianki o szerokości około 2 cm. Przyklejamy wycięte wcześniej paski wzdłuż górnej krawędzi góry kielicha. Przyklejamy perełki na przyklejonych paskach.
Od góry kielicha przyklejamy klejem na gorąco ozdobną tasiemkę, która zasłoni miejsce łączenia elementów. Doklejamy kwiatki, pręciki oraz pozostałe ozdoby. Na koniec doklejamy skrapkę ze sklejki przy podstawie naszego kielicha. Dziękujemy za oglądanie i zachęcamy do subskrypcji naszego kanału. Już wkrótce kolejne filmiki.